piosenka może zabrzmieć jak fabuła z taniego pornosa. On był moim najlepszym ziomem po tych wydarzeniach między nami kosa. Wtedy 14 lutego to miał być taki piękny dzień. Teraz gdy nadchodzi ta data, to wolę zniknąć w cień. Ona była tak piękna, niewinna i słodka, myślałem, że lepszej nie spotkam. Chcieliśmy razem spędzić te walentynki, lecz do mnie chciał być też mój ziomal. Uznaliśmy, że go tak nie zostawimy i zaprosimy więcej osób. Zrobimy antywalentynki i małą domówkę, żeby mu pomóc. Pomóc poradzić sobie z tym rozstaniem, które miało miejsce niedawno. Okazało się, że tamta dziewczyna nie była nawet jego panną. On mnie okłamywał przez parę miesięcy, żeby tylko zdobyć swój cel. A tym wielkim celem była moja bibi za moimi plecami seks. Nadal nie rozumiem, jak mogło do tego dojść pod moim własnym dachem. Nie myślałem, że ona jest do tego zdolna, darzyłem ją zaufaniem. Impreza trwała w najlepsze, ale usłyszałem głos: brakuje tu alkoholu. To była błędna decyzja, postanowiłem wyjść z domu. Wtedy się właśnie to stało, uwiódł moją ukochaną. Wtedy się właśnie to stało, uwiódł moją ukochaną. Uwiódł moją ukochaną. Była tak mocno ubita, ale to nie tłumaczy jej czynów. Gdy ujrzałem ich razem w łóżku, to zacząłem płakać. Tłumaczyli, że to psikus, że wszystko przez alko i głupie zabawy, i żebym się tym nie przejmował. I co? Teraz mi przykro, no zobacz. Była tak mocno ubita, ale to nie tłumaczy jej czynów. Gdy ujrzałem ich razem w łóżku, to zacząłem płakać. Tłumaczyli, że to psikus, że wszystko przez alko i głupie zabawy, i żebym się tym nie przejmował. I co? Teraz mi przykro, no zobacz. Wtedy się właśnie to stało, uwiódł moją ukochaną. Wtedy się właśnie to stało.